Nie bez problemów, ale udało się. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim dojechało do nowego 2016 roku. Stan spółki budzi jednak w dalszym ciągu niepokój radnych miejskich, zwłaszcza z opozycyjnego klubu Prawo i Sprawiedliwość. Przedsiębiorstwie Komunikacji na przykład mimo wprowadzonych radykalnych zmian, które miały poprawić sytuację finansową, spółka nadal generuje straty i jej zadłużenie wynosi nadal kilka milionów złotych. Z przedstawioną przez radnego Dariusza Kaszubę diagnozą nie zgadza się prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. Sytuacja w MPK jest jego zdaniem stabilna. Panie radny, jakby pan doczytał, to sytuacja w MPK w roku bieżącym po 11 miesiącach jest naprawdę bardzo stabilna i spółka wychodzi z dobrymi wskaźnikami. Zechciejcie państwo przejrzeć to oczy i zobaczyć, że są czynione naprawdę dobre ruchy przez nowy zarząd spółki MPK. Radni na temat spółki chcieliby jednak wiedzieć więcej. Ich zdaniem w 2015 roku zabrakło informacji dotyczącej sytuacji w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji. Z jedynych dostępnych informacji, jakie mamy na temat działalności MPK, to są takie, że zakupiono dwa autobusy, prawie nówki, 10-11-letnie. I od 1 lipca, od kiedy urzęduje nowo nastały prezes, nie doczekaliśmy się sesji ani informacji o jego półrocznym okresie działalności. Także tyle na ten temat wiemy. Jarosław Kateusz, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, uspokaja. Jego zdaniem spółka wychodzi na prostą. 2,5 miliona było długów za ubiegłych, 750 tysięcy jeszcze dodatkowo były zobowiązania w banku. Taki kredyt był gotowy, czyli było ponad 3,5 miliona, 3,300 było długu. Dzisiaj firma miała zatrudnienie na poziomie 140 osób. Dziś firma kończy zatrudnienie 104 osoby. Mamy zrestrukturyzowany dług. W listopadzie mieliśmy 203 tysiące na plusie i najprawdopodobniej ten rok zakończymy na zero. Czy to się udało? Wiadomo będzie najwcześniej w marcu. Prezes jest jednak dobrej myśli. Ma konkretne plany na 2016 rok. Planujemy 500 tysięcy na plusie. W bieżącym roku spółka planuje dalszą wymianę autobusów. Z użytku mają zostać wycofane pojazdy wysokopodłogowe.